Dzisiaj, proszę Państwa, to już tak tej Warszawie się dostanie, że z każdej strony już ta Warszawa będzie pobijana i nic, nawet suchej nitki na Warszawie nie zostanie. Bo rzeczywiście ta kultura pojechała do Wrocławia, nawet tutaj tej kultury nie było, bo to wiecie Państwa, przez Warszawę artyści to tylko przejeżdżają, a ci, którzy zarobią na bazarze Różyckiego przy okazji na majtkach, no to mogą egzystować tutaj, żyć. Przecież ta nasza Rysia biedna też jak przyjechała ze Świdra, to na Mińskiej jak mieszkanie spaliła, wszystko już z dymem dawno puściła, no to z łaski państwo polskie dało tej Rysi naszej mieszkanie. No ta Rysia chodzi teraz i chyba po tym pożarze taka, że ta Maryśka wczoraj mówiła, że Rysia za głośno o ludziach źle mówi, no bo że jej wino wypili i że to dziady przyszły, wino Rysie wypiły. No i wiemy, słuchaj, a ty żebraczka. Bo tam, wiecie Państwo, jeszcze jakoś tak nikt nie wpadł na to, że można wypić kawę za ciut więcej jak 1 euro. To będzie ile? No jak to 3,50, no to do 4 zł powiedzmy, że kawa kosztuje. To i tak nie za bardzo tanio, bo normalnie ta kawa duża i taka mocna powinna by 8 zł kosztować, na lotnisku pewnie 16. Różne są ceny, zobaczymy. No, ale proszę Państwa, tutaj przyszła Rysia, ale to źle, że to nie tutaj, tylko na sam koniec przyszła Rysia spóźniona w takim jakimś fraku, gdzieś tam od kogoś, bo to tak jakoś dziwnie wyglądało, że jej to nie pasowało. Radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra, że te wywiady z tą panią Marysią, no nie wiem, czy jej to imię pasuje, ale może i tak, no. Zobacz. Zegarek 9.22. Przed nami tik-tak polka Johanna Straussa II w wykonaniu filharmoników wiedeńskich. Także to jest, proszę Państwa, ta cała dwójka, gdy nasze radio nadaje, taka Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Szkoda, że właściwie to nie mamy żadnego takiego katalogu, żeby Państwu pokazać z wczorajszego wernisażu, bo ta makryna mieczysławska już się przejadła, no ale to wiecie Państwo, jest wciąż modna ta makryna mieczysławska. Makryna mieczysławska jest wciąż bardzo modna. Jest na topie, jak to się mówi, prawda? Że makryna mieczysławska jest na permanentnym topie. Może zaraz tutaj jeszcze coś mi spadnie. O. Tak, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langström Extra. O co tutaj chodzi, proszę Państwa? No tu są same naprawdę oryginały, Jahwe wieczny. W tego Jahwe nikt nie wierzy. Przecież ten tetragram ze złota, jak są to cztery litery, to z tego można wielką sztukę zrobić. Jahwe wieczny. Że z tego można by było wielką sztukę zrobić. Przecież w Biblii cztery litery owe, spółgłoski hebrajski, pisane były złotymi literami. Pięknie. No, naprawdę sztukę. JHWH, imię Boże Święte, które występuje 7000 razy w Biblii, 7000 razy w Piśmie Świętym. A tutaj mamy, że świat jest bez Boga, mimo wszystko, że to imię Jahwe nakazał umieścić, albo te przekazania na tablicach umieścić, a to nic z tego nie wynika. Proszę, mamy tutaj tak jezioro kłamców, że każdy kłamie, wszyscy kłamią. Zarzekają się, że nawet to, jak ktoś by nie skłamał, to byłby jakiś dziwny, prawda, tu w Polsce. Także Polacy tak siebie widzą. Polacy siebie zdradzą z błahego powodu, bo to jak to się mówi, że niech nie lewica, co czyni prawica, no to oni to wszystko wygadają, wypeplą. Także bazar Różyckiego, bazar Szembeka. No a Warszawa to potrzebna tylko, ja wiem, nie po z powodu kultury i sztuki, tylko żeby przetrwać, przeżyć, mieć magazyn, a dalej gdzieś pojechać, proszę Państwa.
mieć magazyn. Warszawa to jest, proszę Państwa, jakby ja wiem, magazyn w jakiejś chacie. Warszawa jest chatą, Warszawa jest taką dziurą, mówią. Warszawa jest wiochą poszatkowaną, że tutaj nawet jak są korki i autobusy nie jadą, bo nawet samochodem Mercedesem byś nie przejechała szybko, bo to wszystko w korkach stoi i śmierdzi, benzyna śmierdzi, bo najniższej klasy, najniższej kategorii, najniższej jakości i nie przejedziesz z Warszawy do Warszawy, musisz biec. No a jak musisz biec, to już albo dres musisz założyć, żeby naprawdę, ale gdzie przez ten smród, ile ludzi biega, prawda? Warszawa jest poszatkowana, Warszawa jest poobcinana i ktoś to specjalnie widocznie zrobił, tak żeby przez tę Warszawę nie można było przejechać. To więc leć, leć w jakiś sposób na szybkie jakieś takie biegi, trening, dresy. No teraz jest lato, to jeszcze koszulka, krótkie spodenki i wiecie Państwo, no ja przedwczoraj to ja tu biegłam na ten na wernisaż, bo to wiecie Państwo, wernisaż jest teoretycznie, ale malarka, malarz zachorował, to oni już tego wernisażu nie urządzą, bo chodzi o wino, bo nie mają pieniędzy, bo żałują, bo skąpią. No to jak zachorowała, a wyjechała, no to wernisaż się nie odbędzie. No tak bywa oczywiście, że tak jest. No. Także gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, czy już z Maryśką? Na zawodach lekkoatletycznych, dokładnie w takim samym stopniu jak pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych, bo po prostu te historie tych fantastycznych sportowców w mediach są bardzo inspirujące, że są tam po prostu wszechobecne. Media o tym piszą, media o tym mówią, media to pokazują, stąd Igrzyska Paralimpijskie w Londynie były przy pełnych trybunach dokładnie tak samo jak Igrzyska Olimpijskie. Jeżeli na przykład spojrzymy sobie na taką kategorię, jaką jest stosowanie nielegalnego dopingu, czy tutaj też są pewne podobieństwa z tymi zwykłymi igrzyskami? Dokładnie tak samo jak w sporcie pełnosprawnych, w sporcie niepełnosprawnych też się nie doping, bo są osoby tak bardzo zdeterminowane, żeby wygrać z różnych powodów, żeby zyskać sławę, żeby zyskać stypendia, pieniądze, kontrakt ze sponsorem. Motywacja jest dokładnie taka sama jak w przypadku pełnosprawnych sportowców. Tak i tutaj się zdarza doping. Także tutaj zdarza się doping wspierany przez państwo, tak? Stąd brak Rosji na igrzyskach paralimpijskich zyskwalifikowanej w całości. Zresztą przypadki dopingowe dalej tutaj są wykrywane. Właśnie była informacja o przełapaniu Australijczyka, więc jakby dotyczyć to może każdego australijskiego kolarza, zresztą mistrza świata, więc to może dotyczyć każdego. No jak widać, sport paraolimpijski w każdej dziedzinie, nawet tak niechlubnej jak nielegalny doping, zbliża się do sportu pełnosprawnych. A ja trzymam kciuki szczególnie mocno, by w kwestii profesjonalizmu, rozumianego jako możliwość utrzymania się z wykonywanej danej dyscypliny, piął się szybko do góry. Przy telefonie w Rio de Janeiro był Michał Wol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Czyli, że widzicie Państwo, jeszcze daleko jest do zboru chrześcijańskiego, do prawdziwego chrystianizmu jest daleko, bo oni lubią się dzielić, prawda, profesjonalizmu. Takie małe dziecko jako profesjonalista podchodzi do Jezusa i rozmawia z Jezusem jako z równo odpowiednim partnerem dla siebie. Dlatego Jezus przeklął tych faryzeuszy podłych, bo oni dla krętactwa się tylko uczyli i powiedział: nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo właściwie to do nich tylko należy Królestwo Boże. A ci faryzeusze to handlarze majtek, handlarze świec, handlarze obrazów, handlarze no różnych takich rzeczy. Co tam było w tej świątyni jeruzalemskiej, to można było sobie, trzeba sobie wyobrazić, już w 70 roku zburzona. W 70 roku. Świątynia już nie ma. Nie ma świątyni.
Radio Conchita.